Dzień wcześniej. Dzień dobry, dzisiaj wielki dzień. Gdzie jedziemy? Po nowe autko. Jesteś gotowa? Nie. Hania niestety nie dała rady, usnęła w korku. A my jesteśmy dzisiaj większą ekipą. Gdzie Becia i Irek. Okay. Za 9 minut będziemy. Zobacz, czy pasuje. No drabina wejdzie. Drabina wejdzie? Wiadro, mop. To gierki są? No są gierki. Można pyknąć. Fajne okno, co? Jo? No bierzemy. Podobno to ten. Bierzesz? No sprawdzaj. Czy lampy nie wpadają? Umiesz otworzyć? Bo to świat będzie oglądał. Nie ma ramki. Nie ma ramki. No jak? Są białe fotele? Białe fotele. Opuścicie stwórca? Musisz zmieniać spodnie, jak wsiadasz. O, jak czysto. Boję się wsiąść, ubrudzę coś. Nie mogę się przestawić, bo wiem, że zbijałem w środku. Sam odbiór auta przyszedł bardzo sprawnie. W zasadzie nie ma się co dziwić, skoro salon wydaje około 40 aut dziennie. Podszedł do nas pracownik, założył nam tablicę. Podpisaliśmy odbiór na tablecie i mieliśmy 24 godziny na to, żeby zgłosić ewentualne uwagi, usterki, jakieś nasze zastrzeżenia. No jak? Się pracuje, się ma. Haciol, mamy to. Babcia Becia, mamy to. Umiesz sama otworzyć? No dawaj. Co myślisz? Widzisz to? Nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia, nie ma picia w aucie. Koniec. Nie rób tak, bo się przeziębisz. No i babcia Becia. Pania, a wiesz, że w tym aucie nie będzie wolno. Pierwsza kontrola inteligencji. Klamki są dość kontrowersyjne, ale nauczyliśmy się już z nich korzystać. Wystarczy docisnąć kciukiem i pociągnąć za drzwi obok szyby. I tu już nic więcej nie ma. A gdzie reszta? Tu już się zamyka, czy otwiera? Otwiera. No, taki nie do końca. To są migacze? Nie, migacze są normalne. A tu? No, tu są różne
pokrętła do robienia wszystkiego. Jak tam pierwsze wrażenia? Jedziemy, jedziemy. Wyrywny taki. Trzeba się przyzwyczaić do pedału. Bo jednym pedałem się jeździ. Anciol, jak tam wrażenia? Fajnie. No Kupra za nami nie daje rady. Jeszcze lepiej bez zęba, co? Nie. Jedziemy już samochodzikiem od paru minut. Niestety musimy zaliczyć ładowarkę. Trochę dziwne, że dają samochód z 30% naładowania, nie? Znaczy, no nie jak pokazuje nam na razie, jaki mamy zasięg. Pewnie byśmy dojechali. Jak ktoś musi gdzieś dalej dojechać, no to jest problem. My teraz jedziemy 14 km na jakąś szybką ładowarkę. Pewnie mogliśmy gdzieś bliżej, ale... No nie było szybkie. Ale ta jest... No tu jest problem taki, że Warszawa w ogóle nie ma ładowarek. Generalnie jest cicho. Pierwszy problem widzę z radiem. Nie da się ściszyć. Zobacz, to jest najcichsze. To jest najcichsze. Czyli w miarę głośno. No dobra, no ale to wycisza się chyba, jak masz połączenie no jakieś głosowe. Całkowicie muszę to wyłączyć się radio, bo jest głośno. Tak, to duże auto. No takie zawieszenie, nie wiem jeszcze jakie. Trochę twarde. Ale nie jest tak cicho, jak myślałam. Nie, nie. Jest normalnie, jak... Wiesz. Możesz słychać opony. Wiesz, nowe opony to się chyba trochę jeszcze rozjeżdża. Moglibyśmy sobie przejechać przez centrum, chociaż jest brzydka pogoda. Możemy sobie przejechać. A gdzie jedziemy teraz na ładowarkę? Wiesz co? Koło Primarku. Dzień później. Mamy już kolejny dzień i emocje trochę opadły. Może podsumujemy pierwszy dzień, jak to się skończyło. No, dostaliśmy samochód naładowany na 30%. No i od razu pojechaliśmy się doładować, no bo trochę niekomfortowo było. Galeria Młociny, tam mają 140 Greenwaya. Ciężko było znaleźć tą ładowarkę. Tak. W garażu podziemnym. Na aplikacji niby była wolna, no podjechaliśmy i wszystkie trzy szybkie były zajęte. No ale poczekałem ile? 6 minut, wy poszliście na górę i podłączyłem się. Poszedłem na górę, no i po 10-12 minutach dostałem wiadomość, że przerwało ładowanie. No ale naładowało nam tak na 150 km, więc wystarczy, tak? Pojechaliśmy do domu, no i przed domem zostało nam 9%. A że byliśmy głodni, stanęliśmy na KFC, tam znowu był Greenway, seteczka, znowu się podłączyliśmy. I szybciej no, naładowało już prawie dużo. No nie zdążyliśmy zjeść i dostaliśmy powiadomienie, że już jest 90%, no jakieś 40 minut. No i ile za to zapłaciliśmy? 180 zł, tak? I zasięg chyba, nie wiem, doładowało 430 km, no to tam wychodzi na 40 parę złotych za 100 km. Czyli no, w domu pewnie połowa mniej, patrząc na stawki. No to wychodzi około 20 zł za 100 km, no to samochód 500 koni, no to chyba jest bardzo dobrze. Odnośnie zawieszenia, no na autostradzie super. Na autostradzie super, na dobrych drogach też fajnie, jest takie sprężyste. Może nie jest twarde, ale jest takie sprężyste. No dziury czuć, nie? Kryzys był na działce. Na leśnej drodze. A, no tak. Katastrofa. W porównaniu do Audi, no to nie, no to tam rzeczywiście ten komfort był lepszy, no ale tam pneumatyczne zawieszenie. Złe drogi, jeźdź źle. No nie do tego się przyzwyczailiśmy, no ale chyba można żyć. Bardziej auto na trasy i na dobre drogi, moim zdaniem. No i do miasta w zasadzie. Ja dzisiaj wyjechałam na miasto, to super. No tak, po mieście na pewno super. Na trasy też. Ta rekuperacja super. Ta rekuperacja bardzo mi się podoba, bo jest inteligentna. Nie jechaliśmy na autopilocie, ale puszczając gaz i nie, jak nie ma nic przed nami, no to tak się toczy, fajnie sobie żegluje i dopiero jak się zbliża do jakiegoś samochodu przed nami, zaczyna mocno rekuperować, także no to super. No i szybkie, auto jest szybkie na pewno, wyprzedzanie i tak dalej, to duża przyjemność. Ekonomia, no na razie się nie wypowiem, no bo jeździmy normalnie, tak jak spalinowym. Zasięg pokazuje z 450 km takimi prędkościami autostradowymi. Parę rzeczy brakuje, moim zdaniem. Lubimy minimalizm, ale bez przesady. CarPlaya im nie odpuścimy, na pewno dołożymy, no bo żeby otwierać garaże i tak dalej, drzwi w domu będzie nam potrzebny. Czyli co?
Pewnie będą następne odcinki. Mhm. Zapraszamy. No dobra, zapraszamy. Bardzo dziękuję, że dotrwałeś do końca. Zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę. Na pewno będzie więcej filmów.